Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family. I wczoraj dosłownie robiliśmy pancake'i. Dostałam całą masę wiadomości o przepis. Więc stwierdziłam, że zostanie tutaj i będziecie mogli sobie go spisać. Oczywiście przepis daję wam też w opisie. Proste śniadanie i pancake'i przede wszystkim zawsze wychodzą. Bo pisałyście mi, że z tym bywa różnie. Potrzebujemy 300 ml mleka, czyli jedną szklankę. Jedną szklankę mąki pszennej zwykłej. Jedną trzecią szklanki cukru. 3 łyżki rozpuszczonego masła. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Pół łyżeczki soli i jedno jajko. Moja rada, zawsze odmierzajcie wszystko tą samą szklanką. Wtedy zawsze wyjdą, bo proporcje będą się zgadzać, więc to taka moja rada. A teraz już przechodzimy, będziemy potrzebować tutaj tylko miskę i takie coś, nawet nie mikser. Zawsze robię to ręcznie, jest najszybciej, najwygodniej i najłatwiej, a ciasto nie jest zbytnio napowietrzone, bo to też jest bardzo ważne. Mikser nam za mocno napowietrzy tą naszą masę. Do miski najpierw wrzucamy suche składniki, wszystko razem wymieszamy i potem wlewamy mokre składniki i razem wszystko łączymy. Gęste. Jeżeli wyjdzie wam nieco gęstsze niż mi, wszystko zależy od proporcji, zostawcie. Nie dolewajcie absolutnie mleka. Im gęstsze, tym lepsze. Na patelnię będę wykładała je po prostu taką dużą łyżką do sałat. Jedna taka łyżka wystarczy, wtedy nam się ładnie rozleje jeden placuszek i będziemy go odwracać za pomocą takiej łyżki, wtedy gdy na placku pojawią się takie bąbelki powietrza. Pancake'i smażymy na dobrze rozgrzanej patelni bez tłuszczu. One już mają tłuszcz w sobie. I teraz pokażę wam, co zrobić, żeby nasze pancake'i wyglądały tak, a nie tak. Bo część z was pewnie dostaje coś takiego. Tutaj po prostu jest dołożone masło podczas pieczenia tych pancake'ów, a te pieczone są na suchej patelni, ponieważ one w środku mają masło i nie potrzebują dodatkowego tłuszczu. Więc jeżeli coś takiego wam się dzieje, no to zrezygnujcie z masła i gotowe! My podajemy pancake'i z owocami, takie jakie mamy pod ręką, oraz syropem klonowym. Jeżeli nie macie syropu klonowego, fajnie sprawdzi się również miód. My wam życzymy smacznego. Jeżeli zrobicie nasze pancake'i z naszego przepisu, to koniecznie oznaczcie nas na Instagramie. Będzie nam bardzo miło, z chęcią udostępnimy i zobaczymy, jak wam wyszło i przede wszystkim jak wam smakowało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!